zerwali stosunki z miastami partnerskimi w Rosji. Apel posłów Łódź zrywa umowy z rosyjskimi miastami partnerskimi, Kaliningradem i Iwanowem. Radni Rady Miejskiej w Łodzi podjęli decyzję o zerwaniu umów z rosyjskimi miastami partnerskimi Łodzi, Kaliningradem i Iwanowem, przekazali w liście poseł Lewicy Tomasz Trela i przewodniczący klubu radnych Nowej Lewicy w Radzie Miejskiej Krzysztof Makowski. Zwrócili się z apelem do wszystkich samorządów w Polsce, by podjęły podobne kroki. Zerwanie umów partnerskich ma potępić rosyjską napaść na Ukrainę i okazać solidarność z narodem ukraińskim, który bohatersko walczy w obronie swojej ojczyzny. Wojna Rosji z Ukrainą. Łódź zrywa umowy z miastami partnerskimi w Rosji. W Ukrainie jest wojna, którą wywołał Władimir Putin, który posługując się fałszywą propagandą, kłamstwami i szantażem, w imię powrotu do wyimaginowanej potęgi Wielkiej Rosji wydał rozkaz strzelania do niewinnych ludzi, piszą autorzy listu. Wskazują, że agresję potępił cały cywilizowany świat, a punkty wsparcia uruchamiane są w Łodzi i wielu innych miastach. Okupowanej Ukrainie potrzebne jest każde wsparcie, rzeczowe, ale także to w warstwie symbolicznej. Wypowiedzenie umów miastom partnerskim z Rosji jest dowodem na to, że potępiamy rosyjską agresję. Nie chcemy mieć nic wspólnego z Rosją Putina i stoimy po stronie ofiar, dodano. Poseł i radny zaapelowali od samorządów całej Polski, aby wzorem Łodzi zerwali umowy z miastami rosyjskimi i skupili się na pomocy Ukrainie. Bełchatów zawiesza współpracę, Piotrków nie chce jednym z pierwszych miast w województwo łódzkim, które zawiesiło współpracę z rosyjskim miastem, jest Bełchatów. Chodzi o Sowieck D. Tylża, Red, leżący w obwodzie kaliningradzkim. Natomiast Piotrków Trybunalski województwo łódzkie nie chce zrywać swoich dobrych relacji z rosyjskim, nadwołżańskim portem, Kostromą. Jak wskazał rzecznik Piotrkowskiego Urzędu Miasta Jarosław Bąkowicz, Polska nie zerwała stosunków dyplomatycznych z Rosją. Dlaczego zatem mielibyśmy się wychylać przed ruchy dyplomatyczne naszego kraju? Pytał.